to zaczął się urlop. Nastąpiło wyjście w teren na miejscówkę. Stało mi niestety tylko jedna nocka. Tylko jedna nocka, bo od wtorku ma być już po prostu, ma łoić deszczem okrutnie. I tak ma ten stan trwać minimum tydzień. Co prawda nikt z cukru nie jest i się nie rozpuści, ale mało przyjemnie generalnie jest, jak trzeba wracać w deszczu. Cele na ten wypad generalnie trzy. Pierwszy, najważniejszy, obejść bezpiecznie, cało i zdrowo. Kolejny, zabezpieczyć depozyt terenowy, bo skrzynia miała być co prawda hermetyczna, ale okazało się po 2 latach, że nie jest, więc trzeba ją tam doszczelnić. Troszkę jest mokro, ale nie jest jakieś takie bajoro straszne, jak się wszyscy spodziewali, bo miałem nadzieję na jakiegoś towarzysza, ale nie, bo do pracy, ale nie, bo mokro, więc jak to zwykle bywa, skończyło się na tym, że idę sam. Cóż zrobić? No, tak jak prawdopodobnie ostatni wypad w tym roku, ale oprócz uszczelnienia tego depozytu, również celem dzisiejszego wyjścia był test nowego plecaka. Nowy, stary. O, jak na razie jestem mega pozytywnie zaskoczony, to znaczy zaskoczony. No raczej nie brałem pod uwagę, że to będzie jakaś lipa, bo jest to Wisport Reindeer 75. Z Wisporta mam Whistlera i jest fajny, tylko że ciut mały na takie wyjście, a czy jak się tam go, jak się tam mu przytroczy z boku jeszcze jakie 3x9 litrów, to jest ok, ale on jest taki ten Whistler jest tornistrowaty, ten jest fajny, wysoki. Jak na razie, no co, plecak prawie idealny. 2 zastrzeżenia mam tylko, ale to może już na miejscu i od razu pokażę, co mam na myśli. Ta jedna rzecz to jest absolutna bzdura do zrobienia przez producenta i na pewno przy zamówieniu można sobie to ogarnąć, żeby oni to jednak wszyli, jeszcze taki jeden element. Natomiast ten drugi, no, wymagałby pewnych zmian konstrukcyjnych i mogłoby się okazać, że producent nie chciałby na to przystanąć, aczkolwiek to by trzeba było zbadać. No ale to też nie wiem, czy tak na pewno po tym jednym wypadzie będę mógł definitywnie powiedzieć tak albo tak. Aczkolwiek no jest mega wygodnie. Spakowany jestem na 17,3 z wodą, czyli jest spakowany jestem na 15. No trochę mokro jest. O. Ale sobie zrobimy tak. Nie jest aż tak bardzo, żeby się nie dało iść. Ogólnie to przechodziłem tutaj przez głębsze błota na tym odcinku i było dobrze. No, także nocka tylko jedna. Żona mnie przywiozła. Jutro mnie brat odbierze, bo pracuje niedaleko. Jutro ma być w ogóle mega pogoda, ma być słonecznie, pięknie, ciepło. No ale to będzie trzeba jutro po prostu schodzić, żeby nie zostać do pory deszczowej. Grzyby zaobserwowałem parę sztuk, ale to może jak będę wracał, to zbiorę,
Chociaż może lepiej nie, bo mnie żona zabije. Że grzyby zbieram, a ona nie. Nie no, była wczoraj na grzybach. Przywiozła jakiś tam sztuk. Kilka. No, ale sezon grzybowy taki dość słaby. Tutaj. Ale już jesiennie. Jest ciepło, fajnie, ale już, kurczę, barwy zaczynają się jesienne ukazywać. Dobra, bo tutaj jest trochę takich kamyków, żebym tutaj nie wywalił jakiegoś rabana niepotrzebnie. Niebawem schodzę ze szlaku i sobie skręcam, więc prawdopodobnie odzywam się na miejscu docelowym. No to dreptam dalej. Trochę lipa się tu, kurczę, zasiedziałem. Chwilkę, znaczy zasiedziałem, no chwilkę, coś tam pogadałem na tego Facebooka i co się stało? Ludzie mnie tu jacyś już zobaczyli, w którym to ja kierunku idę. No ale to nic, najwyżej będą zdziwieni, jeżeli będą szli tym samym szlakiem. Także to nic groźnego nie ma. Jest pięknie. Nie jest gorąco, jest, nie wiem, 16 stopni, może 18, ale tak na takie ostre podejście jest git w sam raz. Znowu jeziorko, a tam Stavanger. No, to jezioro jest czadowe. Strasznie mi się podoba. Trzeba byłoby to kiedyś może dronem przylecieć i mu jakąś ładną fotkę zrobić. No i co? Bo tutaj mi wieszczyli wszyscy, że mech i że mech trzyma wodę i że będzie mokro. O! Nie ma, bo tu są kamienie po prostu. O! To wszystko takie, o! Takie kamyczki są pokryte, takie i większe są pokryte mchem, także to wszystko przelatuje gdzieś tam, także tutaj się chodzi praktycznie troszkę tak w powietrzu. No, takie nalane jest. Suchutko. I tym oto sposobem po godzince i 28 minutach jestem sobie na miejscu. Wody troszkę przybyło, słychać. Dlatego dzisiaj na noc będzie playlista pod tytułem Muzyka relaksacyjna, a w playliście będzie szum wodospadu. Jakieś słoneczko się nieśmiało przebija. Nie no, warunki są przepiękne. Nie za gorąco, nie za zimno. Dyć w sam raz. Ciekawe, czy kąsaczy nie będzie, ale już chyba pora taka, że już chyba może być im troszkę chłodnawo. Około 8 stopni się spodziewam w nocy. Także mięciutko. Chwilkę dychnę. O, człowiek tam jest, ale jaja. I chwilkę, tak mi się wydawało wcześniej, jak szedłem, że ktoś tam jest rozbity. Dwa człowieki. No to się trzeba tutaj na razie zachowywać, myślę, cicho, żeby mnie tutaj nie stopili. Trzy człowieki. Jak oni tam wyleźli? A tam, kurczę, miałem ochotę na tej wyspie. O, tam. Tam są ludzie. Chyba też nocleg. Ale nie idę się zakolegować, nie chcę mi się. Nie chce mi się, bo to normalnie trzeba by było oprócz pół tego normalnie jeziora, żeby tam jest przeprawa. To by trzeba było obejść tam. Nie, nie, ja sobie tutaj pobędę w spokoju sam ze sobą teraz. Także co? Za chwilę trzeba rozbić chałupę. Będzie chałupa rozbita, to biorę się za kwestię tego depozytu. 1344. Spoko. Ha, no ta chałupa stoi. Fajnie, że umyłem tarp z żywicy. No, ale spoko. Nawet jest cieplej niż myślałem, bo termometr mówi, że mamy 20 stopni. No, także wszystko rozbite, ogarnięte. Zaraz ogarnię. W sumie to co? Ogarnąć ten depozyt i ogarnąć sobie drwienko na opał na wieczór.
taki chill out. Bo o to właśnie chodziło. No i co? Jaka pogoda się zrobiła? Ani pół chmury. No, ogień. Zakitowałem ten depozyt. Teraz musi wyschnąć. Przyniosłem wodę. Jest godzina 16:15. To zaraz jakiegoś tego liofilizata tutaj będzie trzeba zalać. Zaraz zobaczymy, co szef kuchni poleca. Kebab. Albo mamy egzotyczne przyprawy i kurczak. Ciekawe z czym, ale może być dobry jak z limetką. Zaraz go tutaj będziemy testować. Real Turmata. Bo tego jeszcze nie testowałem. 438 kalorii. No, to tak w sam raz przed kolacją. Trzeba tutaj jakiś kawałek płaskiego znaleźć. Nie no, gazu jest dość w zapasach. Więc nie ma draki. A później 22 kolacja. Będzie ok. Powinno stać. Ładnie. Woda. To już się hajcuje. Woda zaraz będzie gotowa. A kurczak z ryżem tak wyjrzy. Troszkę jakby wilgoci może nabrała. Sprawdzę, czy nie ma tej. Znowu jakiegoś tego pochłaniacza wilgoci. Ale nie widzę. No ciekawe, tego jeszcze nie jadłem. Pachnie spoko. Dotąd. Zabełtać za maszyście. Spodu grzebnąć, bo jak to później jest. Ale to we wszystkich tutaj w tych rogach, w tych jofilizatach, to tam się nie chce tak dobrze mieszać. Tam też nie było suchego w ogóle, nie. Zabełtanego. Łyżka obczepana. Dobry będzie. Tylko z jakimś grochem chyba, czy z czymś. Ale spoko. No, pojedzone to można sprawę przepalić. Nawet należy. Dobra. Dobra, ale chyba byłem strasznie głodny, bo nawet nie zdążył się ryż zrobić. Jaki był trochę twardawy. Ale spoko. Kurczak tikat to nie jest, ale jest smacznie. Także zaraz tutaj śmieciuchy ogarnę. Słoneczko jeszcze operuje dość wysoko. 19:20 ma być zachód słońca, więc jest jeszcze... ...2:40 czasu. Także niech sobie tam ten depozycik schnie. Niech się ogarnie. A jak już słońce zacznie schodzić troszkę niżej, to pójdę, to spakuję i wtedy też pewno się wezmę za przygotowanie jakiegoś drewna na opał, chociaż tutaj jest jeszcze sucharów na rozpałkę po ostatnim tutaj moim bytowaniu. Jest coś ewentualnie grubszego, ale tamte brzozy, które ostatnio ściąłem, to już podeschły, także drewna na opał jest. Ale jaki w ogóle tu ruch dzisiaj był, masakra. Tam ludzie, normalnie wszędzie ludzie.
No ale niedziela to nie kisną ludzie w domu, tylko pogoda, to żną w górę, ale to z dziećmi takimi małymi chodzą. Fajnie. Ut potur aldri sur. Tutaj mówią, że w Norwegii, że na zewnątrz, na wycieczkę nigdy kwaśny. Tak. Także spoczko. A tam coś kurczę takiego białego jest nowego. Zaraz będzie trzeba chyba przylornetkować. Może dziewczyny jakieś znowu? Ale nie, to, bo to było je słychać. No, także muzyka relaksacyjna. W pętli jest. Przepraszam. Także teraz należy odpoczywać. Jutro trzeba wracać. Już mi się nie chce wracać. No ale co? Zostaję do wtorku tylko po to, żeby mnie zlało okrutnie? No trochę słabo. Chociaż wcześniej tutaj, bo tutaj kurczę nigdy zasięgu nie było, a wcześniej mi przywiało jakimś zasięgiem. Sprawdziłbym prognozę pogody. Bo może się coś zmieniło, na przykład, że we wtorek nie będzie lało, to bym został do tego wtorku. Przecież urlop mam. No, trzeba to będzie sprawę skontrolować. Ciekawe, czy mnie było widać, bo chyba trochę jarzyło tym słońcem. Tę kamerkę. Troszkę się dymi. No, musi temperaturę złapać. No, jak obok. Ładny zachód słońca był. A można było w sumie zrobić time-lapse. Teraz sobie pomyślałem. Ale nic tutaj nie się rozhajce. Trzeba przepalić róż i będzie jedzone. No, ale ewidentnie już godzina 19:49 i ciemno. Krótki dzień. Ale ładnie. To już jakieś temperaturki sobie nabrało. Teraz jeszcze podrzuciłem. Ogólnie nie tylko na jedzenie, bo sobie chcę przy ognisku posiedzieć. Na legalności. I taka sytuacja. No, boczek taki. Jako owinka. Spoko. Będzie chyba dobre. Dwanaście. No, ósemki się spodziewałem. Pewno tak będzie. Zapakowane. Księżyc. O, o jaki. Może jeszcze poczekam chwilę. Ojku, dzień dobry. Słońce już pomału zaczyna tutaj zaglądać. Godzina 10. No, spoko, także jeszcze. No, chwilkę mam tutaj. Zjem sobie spokojnie. Gdzieś tak. Przed 15 mam być na dole. To sobie gdzieś 13:30 pewno wyruszę, albo gdzieś tak parę minut po 13, żeby później na mnie nie czekać. No, a dziś. No i w ogóle. Śniadanie w łóżku. Kebab. O, z ryżem. No, spoko nocka. Temperatura gdzieś zeszła. 8 stopni było gdzieś, jak się tam obudziłem, gdzieś koło 4, no, czyli tak jak przewidywałem. Wczoraj w ogóle księżyc fajny był, ale on się nie cholery to nie chciał pokazać, bo zaczął tam za górą wychodzić. Nawet myślałem, że na niego zaczekam, żeby mu jakąś ładną fotkę zrobić, a ten normalnie wylazł kawałek i później już się zaczął chować, łachmyta jeden, tak mnie kiwnął. A także nie poradzi. 3-5 lat ważności ma taka racja. Taki liofilizer. No to 5 lat to jest tak
drajty. Spoko. Zjeść, odpocząć po jedzeniu, bo się na pewno zmęczy strasznie. Będzie się trzeba pomału ogarniać. No, szkoda, że to jutro już ma tak być nikczemna pogoda. No, jeszcze jeden dzień tutaj przysiedzieć było fajnie. No, ale nie ma co jutro wracać takim normalnie złochanym tutaj to wyjście. Ten tutaj mój wodospadzik dyżurny już jest troszkę bardziej narowisty jak ostatnio i w ogóle mokro było. No, ciężko było zejść. Teraz będzie trzeba wyjść, ale to wyjście zawsze łatwiej, ale ślisko jak cholera. No, nieźle. Tyle co telefon włączyłem i już się te wszystkie... ludzie dowiedzieli, że można dzwonić, to już zaraz depesza była. No, a tu czasu nie ma na pogaduchy, na papierocha, pogaduchy i strojenie głupich min. No, także spoko. Nocka zleciała elegancko. Oczywiście z tej pary było o wiele łatwiej wyjść niż tam zleść, no ale to jak z wychodzeniem na drzewo, zdecydowanie z dołu lepsza. A coś mi się tutaj kijaszek skrócił, coś musiałem go chyba przycisnąć nieco i się zsunął, zaraz to sobie wyreguluję. No, okulary zaparowane się znaczy było ciepło. No, było, ale na szczęście już żadnego takiego dyftowania pod taką ostrą górę nie będzie. Chociaż z góry to też schodzenie to nie jest takie super świetne i zajebiste. Bo kolana wtedy nie lubią tego. Albo najgorzej jest mieć nieobcięte pazury u stóp. Jak jest długie zejście, to boleje później. O. No choćbym chciał, no to nie dam rady z kamerą zejść. No. Chociaż. Tylko żeby później na fajla nie było. A nie, z takim tutaj trawersikiem delikatnym. O, i poszło. No. A nie było nikogo nad jeziorem, bo wczoraj tam normalnie ci ludzie byli. Tam tak poleźli w ogóle. Z góry jak tam schodzili, to tam już coś takiego było, taki ten widok inny. Ale to nie namiot ani nic, bo to tam zlustrowałem lornetką, także tam, także nie było dziewczyn żadnych z hamakami tej nocy. No, siedziałbym jeszcze. Jedną noc przynajmniej, jak nie dwie, no ale no co. Wszczepię mnie później i... I co, no i trudno by było. A czy nie, no generalnie wyjść, posiedzieć tutaj dwa dni, mieć ładną pogodę i później jak już leje, ale dwa dni pogody, no to powiedzmy, że ewentualnie jest do przeżycia. Ale tak wychodzić w pewne opady, no co, przyjść, człowiek będzie mokry, ogarnąć się, nadal mokry. No i zanim to wszystko wyschnie, to trochę takie jest kwadratowe. Znowu śmigłowiec pracuje. Coś tam pewno wynosi. Może jakaś linia napięcia, albo jakiś szlak remontują, cholera wie. Coś tam robią. I... Lata wiertalot. Dobra, ustawiam sobie ten kijek i idę dalej, bo się zaraz wywrócę. Ale bucik suchy. Trochę błota tam było, więc generalnie myślę, że taka ilość jest jak najbardziej do przeżycia. No, ale tak jak wspominałem, tutaj jest tuż w środku lata. Jak nie pada,
to i tak tutaj będzie mokro. Takie uroki. Ojejku, to stały punkt, że tak powiem, zejścia. Z powodu dygotających nóg trzeba zrobić przerwę, bo co mi z tego, że będę chwilkę wcześniej, a to myślę, że z 5 minut sprawę załatwi. Dzisiaj co? Smoothie wchodzi. A to kupiłem. Od 6 miesiąca odpowiednie. To chyba mogę takie, ale dobra, bo już wcześniej wciągnąłem. No, także cisnę zaraz na dół dalej. Godzina 14:34. Już widać jeziorko i chyba widać braciaka, jak jedzie. Ha. No to nic, idziemy dalej. No, ale już niedaleko. No, smoothie podziałało. Przestabilizowały się troszkę nogi. Wspinacze są gdzieś. Hej, hej! Kukomru von Oala, ne? Nej, ein nad opę według Krosstjörna. Ja. Kwatne. Ja deskal ville faktis varlit längre, men de dimelder drit fra i moroso. Ingen vits till att vänta på regn. Hare. Skąd ja przybywam teraz? Jak to skąd? Z Polski. No. Tutaj, żeby się nie wypierdolić, bo już przy samym końcu. No to już praktycznie parking. No, ja miałem o tym plecaku powiedzieć. W ogóle myślałem, że teraz będzie chwilę czasu, że będę wcześniej, że to ja będę czekał. Ale co? Drugie dno jakby było, żeby... ten trek przeciwdeszczowy, ten pokrowiec przeciwdeszczowy, żeby był po prostu jakby integralną częścią plecaka, a nie żeby można było zapomnieć go zabrać. Nie ma kieszeni na camelbacka. To jest takie sobie i muszę go mieć teraz o... tak całkiem na wierzchu. I jeszcze pas biodrowy, jakbym miał również regulację, tak jak góra-dół, tak jak szelki. To by było wtedy w pytkę. A tam schowana hanka za tym normalnie. Czy tu nie Honda? Honda. Honda, Honda. No. Czas. Godzina 15. Z przerwą 3 minuty. Także myślę, że nie jest źle. O. A, chill. Po pracy. Nie słyszy. A widzi? No to tyle. Chałupa.